Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejnego speedruna. Drugi odcinek speedrun 2.0. Gramy na 10 minut, komentujemy sobie E4. Zegrajmy E5. Ranking rośnie powoli, więc zapowiada się bardzo długa seria, ale myślę, że każda osoba tutaj znajdzie coś dla siebie na odpowiednim poziomie. No, powiem szczerze, że jak. O, właśnie, już chciałem pochwalić zawodników około 500. Ale widzę, że wyprowad... wyprowadzenie hetmana nie jest najlepszym pomysłem. Więc tutaj bardzo szybko wychodzę z koczkiem, mam opcję na skoczek d4, choć nie muszę tam od razu zagrywać. E, no właśnie, mogę tutaj zagrać i go postraszyć, tylko że zawsze pionek mnie wtedy odpędzi, więc nie wiem czy jest sens. Tutaj oczywiście można grać bardzo różnie. Taki szach na przykład na b4 nie ma sensu, bo dostaniemy c3, więc wyprowadzę sobie gońce na c5. W sposób bardzo naturalny, zaplanuję sobie szybko zrobienie roszady. Zaraz spróbuję zagrać po prostu D5 Dobra, jest goniec Tutaj mi wiąże skoczka, nie szkodzi Robimy sobie roszadę yy, Prawdopodobnie przeciwnik mi zbije Tak czuję, że od razu zbije Bo zawodnicy na tym poziomie często O, jestem zaskoczony Dobry, agresywny ruch No to gramy posunięcie D6 Tutaj musimy obronić pionka i otworzyć gońca Teraz już takie posunięcie jak skoczek na d4 będzie miało więcej sensu. Na, na miejscu przeciwnika bym zagrał najpierw c3, ale czuję, że będzie skoczek na f3. Taka opcja istnieje. Wtedy zagramy goniec g4 i wejdziemy skoczkiem na d4. Będziemy mocno tutaj przeciwnika męczyć, ale też muszę odstraszyć tego gońca za chwilę. Poszło wybicie o to ciekawe no tutaj wybijamy oczywiście pionem, żeby pionek miał w centrum jakieś pola do ogarnięcia, że tak się wyrażę. No i w tej sytuacji w ogóle tak. Taki ruch Hetman F3, tak mi się wydaje, żeby tutaj nacisnąć, ale zawsze mam taki ruch jak goniec E7. I to nie znaczy, że ja się cofam. To nie znaczy, że tu jest defensywa. A muszę powiedzieć, że całkiem nieźle to wychodzi. E, tutaj spróbujemy odstraszyć tego gońca. Jeżeli wybitka, to wybitka Hetmanem. E, I potem będę planował goniec G4, skoczek D4. Dobra, jest wybicie. Od razu to widać gołym okiem, że to działa. E, dobra. Dzisiaj e, widzowie drodzy moi e, O, jeszcze podstawię mi pionka e, Bez kamerki, bo jestem na krótkim wyjeździe Więc e, bez kamery Ale myślę, że to nie ma znaczenia No i dobra, widzimy e, Tutaj jest podstawka Mogę zbić nawet na G1 Mogę zbić tutaj Zbić na G1 chyba jest lepsze Z uwagi na to, że skoczek nie może Bo tu wisi Hetman e, No właśnie, zobaczcie Wszystko się sypie jak domek z kart Czasami bardzo prosta taktyka Już potem e, wieńczy dzieło No ale cóż, no taki jest poziom Trzeba przez to przejść Zawodnicy również się tego zapewnie uczą. No dobra, zobaczcie, że tutaj jest podstawienie Hetmana po raz kolejny. Przeciwnik poddał, szukamy sobie kolejnej osoby na 10 minut i lecimy. Lecimy, znowu gramy czarnymi. Dużo właśnie Hindusów gra tutaj na tym podobnym rankingu. Mamy d4, zagramy d5. Jestem ciekawy reakcji i debiutu ze strony przeciwnika. E3, czyli bardzo spokojnie. Dobra, skoczek f6. Oczywiście tak też można grać. Zaraz c4. Można zagrać. Ciekawe, czy tak zagra przeciwnik. Wyprowadźmy szybko figurę oj oj, 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 nie, 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 nie Tak nie wolno grać goniec na B5 szach Od razu mam C6 Z tempem wyprowadzą sobie pionka A skoczek na C6 w hetmańskim nie stoi dobrze Przed pionkiem C7, więc to jest tempo Dla czarnych, no, tutaj można powiedzieć, że Już przechwytujemy inicjatywę No i gdzie ten goniec? Na D3 ok. zagramy goniec G4 Ciekawa jaka będzie reakcja i czy przeciwnik Zauważy, że jest atak na hetmana e, Trochę można powiedzieć, że podobnie zagramy Ale F3 osłabiło, bo króla Tutaj od razu skoczek D7 z planem e5. Pionek do centrum, bazujemy na związaniu i chcemy tutaj mocno w centrum uderzyć. No dobra, i to się udaje w tym momencie. Gramy tak, jeśli przeciwnik wybije, wybije. Goniec E2 możemy wybić gońcem. O, to ciekawe. Zagramy E4 z planem skoczek ucieka i z planem H5, żeby tu otworzyć po wybiciu na G4 linię, atakować na H2, Hetman C7 i Damy Mata. No, to się oczywiście łatwo mówi. Plan jest, ważne, żeby właśnie w szachach mieć plan. To jest bardzo, bardzo istotny. Gramy H5. Oczywiście y, może być ruch H3. Wtedy się zastanowię, może odejdę po prostu. Ale skoczek G5 nie czuje się tu najlepiej. Zdecydowanie się tu nie czuje najlepiej. Oczywiście y, w tej sytuacji można byłoby wcześniej zamiast H5 zagrać gońcem. Potem H6 odstraszyć i zbić na H3 tego skoczka, który tutaj wyląduje. Zepsuć strukturę. Ale myślę, że agresywne posunięcie w postaci H5 tutaj spełni też swoją rolę. No cóż, y, wydaje mi się, że y, tutaj ciśniemy. W tym momencie... Zobaczymy jak to się wszystko ułoży Czy przeciwnik pokusi się o bicie Jednak nie, dobra Wymiana również mnie teraz nie interesuje Gramy gońcem na F5 Tego skoczka w sumie można spróbować atakować Ale bardziej chyba goniec D6 Wyprowadzić trzeba figurę Hetman C7 Może długa roszada, może nie Może wieża H6, może wieża G6 Już można coś takiego robić Zawsze mamy w zanadrzu pionka F6 Dobra, idziemy sobie gońcem na D6 Chodzi o to z tym pionkiem na F6, żeby odpędzić skoczka z G5 i przeprowadzać atak wieżą z G6 Na G2, zobaczcie, goniec Jeden, goniec drugi, atakują obóz przeciwnika Więc to na pewno jest dobry układ Zobaczymy jak to się rozwiąże jeszcze w tym temacie Dobra, B3, ruch, który pewnie chce Wprowadzić gońce na B2, mamy na teraz na to dużo czasu Zagramy sobie wieżą na H6 I wieżą na G6, dlaczego by tak nie zagrać prosty plan. H4 zawsze może, H4 zawsze może tego skoczka bronić, ale tego się nie boimy, bo zagram wieżą na g6. Potem może skoczek g4. What? Co? No nie, no to to już jakaś desperacja. Czysta desperacja ze strony przeciwnika. No widzimy, że po prostu oddał figurę. Okej. Okay. Dobra, B4. zobaczcie, mogę zbić pionkę za darmo. Mogę to zrobić, eee, tylko, że mnie to jakoś tak średnio teraz jeszcze interesuje. Zagramy wieża g6. Tutaj daję opcję przeciwnikowi na bicie na h5, co oczywiście nie jest wykorzystane. Przeciwnik broni na b4, tamte skrzydło mnie nie, nie interesuje. No dobra, to atakujemy. Goniec bije na h3, bazujemy na związaniu. Jeżeli nastąpi jakiś g3, zawsze mogę zbić wieżę. No straty materialne oczywiście u białych są ogromne, więc nie muszę się nastawiać mocno na atak, eee, no ale tu jest bezpieczeństwo totalne Czarny Król bezpieczny, figur więcej i jedna figura. ojej, tu jeszcze król odchodzi, jest po prostu bicie. Jakiegoś mata tutaj widzę? Chyba tak. Po król G1 chyba jest goniec na F3 z matem, bo zasłaniamy gońca, który mógłby się ochronić. Tutaj nie może już na G4 zagrać. No dobra, 16 ruchów, poszło gładko. Szukamy oczywiście kolejnego przeciwnika. Trochę to potrwa, zanim tam spróbujemy się dobić do dobrych rankingów, ale zobaczcie, że już 100 punktów prawie jest więcej. Obrona Karokan, bo zaczyna zaczynaliśmy od 4. 400. Przypominam, mamy challenge do 2400. No także to troszkę potrwa. Dobrze, mamy skoczek, mamy skoczek F6, E5 nie bardzo, ale F4. Jak najbardziej będziemy straszyć. Dobra, to jest ciekawy ruch, dlatego że E5 będzie przygotowywane. No gramy skoczkiem. Nie ma tutaj co się za. ¡Ła! Wow! O, powiem szczerze, trochę za szybko zagrałem. Przeciwnik mi skosił piona. No, to zobaczcie, pułapeczka ze strony gościa z rankingu 500 No dobra, gramy goniec D2, no z bólem serca oddaję tego gońca No cóż, <ścoughs> i są podstawki z mojej strony Tutaj za szybko zacząłem ruchy wykonywać No dobrze, ale walczymy Goniec D2, oczywiście na spokojnie trzeba spróbować do tego podejść Jeden pion na tym etapie to jeszcze może nie jest coś strasznie, strasznie poważnego jak widzimy zawodnicy często oddają figury w prostych, w prostych ruchach. No cóż, gramy sobie, gramy, zobaczymy, co przeciwnik tutaj wymyśli. Przypomnę tylko, że te nasze speedruny będą tak trwały pewnie około pół godzinki. Zobaczcie tutaj, tak, Hetman B6, no to przeciwnik już oddaje skoczka. No właśnie, widział jeden motyw i tutaj poszło to w zapomnienie. Goniec D3, bronimy skoczka, wyprowadzamy ostatnią figurę, Roszada jest w zanadrzu. Tego pionka B2 spokojnie oddaje, to nie jest jakieś Straszne białymi. b jeden od razu, i dobieram się do obozu przeciwnika. E, dokładnie tak. Mi to bardzo odpowiada. To jest prosty trik. Lepiej oddać tutaj pionka. I mieć aktywną wieżę niż po prostu pasywnie bronić pionka b2. Tak uważam i to jest na pewno dobre założenie. Tutaj e, ręczę głową. E, no i cóż, e, kto by nie chciał takiej aktywnej wieży? Dobra, widzimy tu jest atak na taktyczne motywy trzeba uważać. C6 będzie groziło za takim na wieżę, lecz mam taki ruch jak C4. Panie kolego, C4 hetman e6 będzie musiał zagrać. Mogę go postraszyć tędy, ale myślę, że hetman E2 po prostu będę bronił, chociaż Hetman, y, Hetman B1 będzie ciekawe, y, bo tu będę bronił, bo grozi tak, ale tam będę groził z biciem. Dobra, zagramy Hetman B1. Bardzo mnie interesuje ten ruch. E, I go po prostu tutaj zagrywamy. Zobaczcie, są dwie groźby. Znaczy, jedna groźba jest bicia na B8, a tutaj jest osłona y, i obrona. No dobra, tutaj wybijemy stępem. Ok, tutaj trzeba uważać. Przeciwnik zagra zapewne tak. Eee, jak tutaj się zachować? Oj, panie kolego! <grywa> Przepraszam Was, moi drodzy widzowie. Dajemy prostego mata. No cóż, eee, było groźnie, ale okazało się, że nie jest. Eee, 489 Bangladesz, proszę bardzo. Eee, no to może e, posunięcie. Eee, no dobra, E5 na razie, niech będzie symetrycznie. Zobaczymy przy symetrycznych pozycjach, jak sobie tutaj zawodnicy. Radzą i co y, prezentują skoczek F3, skoczek C6, naturalnie. Zobaczymy, czy goniec C4, a jednak nie. Skoczek C3, no to to mamy partię czterech skoczków. Tutaj prawdopodobnie się gra goniec na B5. Mo, no, goniec C4 też jest ok. Y, dobra, goniec C5, zobaczcie, bardzo, symetry za bardzo symetrycznie. Zobaczymy. W którym momencie ta symetria się skończy? Ja też tu zrobię Roszadę. D3 na pewno nastąpi. Mogę zagrać też D6, ale z drugiej strony mogę zagrać H6, żeby nie było gońca na G5. Oj, no właśnie, tak coś czułem, że takie ruchy będą następować u zawodników tego pokroju. Zobaczcie, nie można tak grać. To jest ruch bez sensu. To jest ruch pozbawiony żadnego sensu. Bo tutaj B4 nic nie daje po prostu. Goniec sobie zagrywa na B6, a to jest osłabienie skrzydła. Kompletnie, no dobra. Skoczek, ok. Chce mi wziąć gońca, ale za to ma karę. I pionek E4 wzięty. No tak, taktycznie, taktycznie trzeba tutaj troszkę ogarnąć. Jak skoczek zbije, no to AB. Rzecz jasna, tu się wszystko dobrze skleja. Mogę teraz chyba D5 nawet wrzucić. Troszkę agresywnie. Nie, zobaczcie, tutaj na F2 wisi, przecież. Ale chwila, chwila, może to jest lepszym zagraniem. Skoczek F2 z atakiem na Hetmana. Hetman odejdzie tutaj. Nie, chyba gońcem jednak w tym wypadku. Bijemy na F2 i bierzemy po prostu bierze. Jak widzicie, zobaczcie już w ósmym, dziewiątym ruchu. Proste taktyki się pojawiają. I te proste taktyki można wykorzystać bezlitośnie. No to co, co teraz? Teraz D5. Będziemy tu bronić, będziemy tu przy okazji atakować. No i sprawa jest myślę, że prosta. Ojej, jeszcze przeciwnik wybił. No nie widział Hetmana z d8, to takie pod podstawy raczej. No, ja sobie zdaję sprawę, że te pierwsze partie mogą być takie w miarę proste, ale to też, to też jest ważne według mnie, bo yy, uczymy się przede wszystkim na błędach przeciwnika. Skoczek d6 sobie zagramy i dostrzegamy te proste motywy taktyczne. Hetman zbił na d3. No dobra, bierzemy pionki, tutaj mamy proste zagranie. No tutaj bez problemu cyk zbijamy. Przeciwnik jak zbije skoczka to dostaje mata na polu F1. Maty hetmanem zdarzają się często. Słuchajcie, mamy już 500 ranking, no to trochę przebiliśmy. Lecimy sobie dalej. E, symetrycznie było, ale jednak te A3 pamiętacie i B4: strata tempa kompletna. Warto sobie takie rzeczy troszkę kodować. E, no i cóż, mój drogi przeciwniku, co teraz mi zagrasz? Czekam cierpliwie, czekam cierpliwie na Twój ruch. Czekamy, czekamy. E, ile czasu trzeba? Tutaj, żeby partię przerwać. Może coś się zaraz pojawi, jakiś komunikat. Sam tego nie wiem. Coś na czacie patrzę, czy coś tu się pojawi. No bo tak czekać, czekać, czekać. Zawsze pamiętajcie, tutaj udostępniam w opisie filmu rozdziały, więc można sobie kliknąć w razie czego, żeby w puste sekundy nie, nie, nie patrzeć. Znaczy, no, nie marnować czasu po prostu na to, na, na czekanie na rozpoczęcie partii. Ok, okres wakacyjny, tak przy okazji, e, i wiem, że speedrun e, się przyjmuje. No, jednak przeciwnik przerwał grę, więc szukamy sobie kolejnego e, przeciwnika. Więc sobie będziemy więcej tego speedruna tutaj e, rozgrywać, e, bardziej luźno. E, I zobaczcie, obrona francuska, skoczek F6. No to traktujemy skoczka poważnie i od razu go atakujemy. No i skoczek na E4. No to co. E, taki ruch nie działa, bo Hetman H4 trzeba uważać Zagrajmy sobie gońcem, po prostu atakujemy Dalej co się wydarzy, sprawdzimy Może ruch D5, e, wtedy w przelocie zbijamy A ciekawe jestem, czy na tym poziomie zawodnicy znają bicie w przelocie Pakistan w ogóle No nie, no goniec B4 bez sensu Zobaczcie, C3, atak tutaj, atak tutaj No i w ogóle w, po pięciu ruchach zaraz będę miał figurę więcej e, No to tak, taktyka po prostu jest nieubłagalna w ogóle przeciwnik zrobi Roszadę. Zagram z ciekawości Hetman H5 i spróbuję dać mata. Ciekawe, jaka będzie jego reakcja. A nie, jednak to on chce mi tutaj dać mata. Wiecie co? Na spokojnie tutaj zagram gonit C2, żeby Skoczek mógł zagrać na F3 atakować Hetmana. No, Hetman H4, szybkie wyjście Hetmanem to jest oznaka właśnie słabości. Oznaka tego, że się nie rozumie, jak należy prawidłowo, nawykowo prawidłowo grać w szachy. Dobra, F5, czyli zamyka pozycję. Ja to zbiję w przelocie, żeby ta pozycja była dalej otwarta. Jak Hetman wybije to skoczek na F3, to mimo wszystko skoczek na F3 Hetman G4 jakieś tutaj, ale to zrobimy roszadę, nawet jak wieża G8 będzie chciał dać mata, to zagramy sobie posunięcie G3. Tu wszystko się trzyma, nie musimy się tego obawiać. Zobaczcie, mimo że nas Hetman tutaj straszy, to robimy roszadę i się w ogóle tego nie boimy. G3 oczywiście. Tutaj Hetman broni skoczka. Mata nie możemy sobie wlepić sami. No tam wisi pionek na H7 przy okazji. Z drugiej jednak strony. A co on tutaj chce? A co ty tutaj chcesz? Ok. Dobra, nie mogę skoczek H4, bo mi zbije tego skoczka po prostu. Niech ja się zastanowię, wiecie co, może goniec F4, wzmocnimy tutaj obronę, chociaż to nie ma i tak znaczenia ogromnego, bo pionki bronią bardzo mocno. Chcę wyprowadzić skoczka, skoczka może tędy, może tędy, może hetman E2, wieża, F, wieża E1 i hetman F1. Ten Hetman oczywiście troszkę tak jakby tutaj przeszkadza, ale nie ma się czego bać. W ogóle się nie ma czego bać. Wyprowadzimy figurę. Wieża G4. Ok, tutaj jest opcja zbicia. On chce mi zbić. Jak sprytnie tutaj mnie atakuje, muszę przyznać. Słuchajcie, no to co? Skoczek wychodzi. Jak mi zbije, to bijemy. Krucha 1 i tam jazda. Bierze G4. Zobaczcie, on gra ciężkimi figurami, które nie, nie zdadzą egzaminu. Kompletnie. No, dwie ciężkie figury chcą atakować króla, który się świetnie tutaj obunkrował. Obunkrowa, co to za słowo? Ale wiecie o co chodzi. Tak, Hetman zagrał na H5. Znowu te Hetmany grają. No to teraz chyba wyjdę sobie królem tutaj po to, żeby zagrać H3. Król się broni sam w, tej, w tym układzie Jeżeli oczywiście nastąpi bicie, to bicie Jeżeli szach, to wracam królem na H1 I tutaj tych szachów Mnogość szachów, myślę, że nie ma Znaczenia E5 otwiera pozycję No to świetnie, no to bijemy I bijemy teraz skoczkiem Okazuje się, że teraz tutaj jest Poważna sprawa Atakujemy na G4 Jeszcze taki ruch D6 Ale to też nie jest groźne Dlatego że po D6 zwyczajnie weźmiemy tutaj wieżę. Dokładnie. Goniec zbije. Zagramy F3. On da nam szacha. Uciekniemy królem. On nam zbije wieżę. My zbijemy i tak przewagę materialną mamy ogromną. What? Co? Nie no, proszę bardzo, panie kolego. Goniec E4. E, przeciwnik nie wiem, nie widział, po prostu nie widział. Widzicie, jakie proste rzeczy. E, I za chwilę sobie będę mm, próbował grać skoczkiem na F6. E, o, właśnie, skoczek F6 i zdobywam Hetmana. Wszystko się posypało, masakrycznie się posypało. No ale cóż, takie są szachy, takie są partie na tym poziomie. Ten poziom oczywiście trzeba przejść. Ciekawe, myślę, że już od poziomu jakiegoś y, 700, może 800, może coś ciekawego się. Y, Urodzi. Już nie pamiętam, jak to było w pierwszym speedrunie Jaki poziom tam przeciwnicy prezentowali. Zbije pionka, żeby tutaj już zasadzić zaraz mata, żeby odciąć królowi ucieczkę. Jeszcze nie widzę tego mata, jak tutaj go zastosować, ale damy szacha. O jajku, postawiłem figurę. A, to wyszło nawet dobrze, bo jest matna G6. <ścoughs> tak przy okazji. No dobrze, lecimy dalej. Yy, przeciwnik 541, E4, jakieś agresywne. O, D5 mamy obronę skandynawską. Proszę bardzo, czy Hetman wybije? Skoczek na C3 z atakiem na Hetmana, i znowu ten Hetman będzie tanczył. Założę się, że Hetmana zaraz złapiemy. Słuchajcie, jak da nam szacha na E6, to w ogóle. E, no, Hetman F5, no właśnie. E, I widzimy to, że Hetman nie znalazł dobrego miejsca. Gramy po prostu figurami. No i Hetman znowu tańczy, proszę bardzo. D4, i tu jakiś goniec na G5 możliwy. Jak będzie goniec G4, to goniec E2. Oj, podstawienie pionków, panie kolego, zobaczcie: Hetman znowu tańczy. A ja mam dwie figury w grze. Atak na Hetmana, no to wykorzystanie prostych błędów przeciwnika. Wyprowadzanie figur, wyprowadzanie figur i jeszcze raz wyprowadzanie figur moi drodzy. Yy, zastanawiam się teraz jak to zrobić. Może na spokojnie goniec E2 po prostu, tak żeby skoczek bronił. Bo tam jakieś E6 ewentualnie. Dobra, yy, tutaj zrobimy szybko roszadę. Nie ma co się zastanawiać. Teraz jakiś skoczek na D4 planuję. Jak wybiję, to super. Otworzymy sobie linię. Zagram gońcem na. F3, wieża wejdzie na E1. Dobra, skoczek C6. Tutaj długa roszada jest szykowana. Aha! No to ma sens, oczywiście to ma sens. Zagramy skoczkiem od razu. Tak, żeby spróbować wymienić i hetmanem czaić się na pionka a7 po długiej roszadzie, więc ta roszada nie będzie możliwa. Dobra, hetman zagrał tutaj w pożądalu, bijemy skoczka, mata nie ma na szczęście, a tu czasem można dostać oczopląsu. Eee, I teraz tak, wieża a 1 mi się bardzo narzuca, ale spróbuję najpierw tak zagrać, żeby tutaj naciskać i żeby zagrać wieżą na e1. Może koniec D6 się tutaj nastawi przeciwnik, zobaczy baterię, że może atakować, ale... Dostanie wieża 1. Ojej, panie Hetmanie! Panie Hetmanie! Wieża E1 i jest po zawodach, panie kolego. No cóż, tak to bywa, tak to i bywa. Jest jak jest, co zrobić. Wieża E1 Hetman leci. No, i teraz myśli, a myśleć trzeba wcześniej z takimi posunięciami, a nie wtedy kiedy jest już gorąco, naprawdę. No, ale takie są szachy. Wersja letnia. Drugi Spindran 2.0, lecimy po swoje słuchajcie, zobaczymy po jakim czasie uda się zbliżyć do rankingu 2.400-2300. Może też będzie, będą ciekawe na pewno pojedynki, ale każdy poziom tutaj można przejść. Na no spokojnie powalczyć 10 minut. Pewnie, jakbyśmy grali na jakąś, jakąś minutę, czy, czy 5 minut, to by to szło o wiele szybciej. Z racji tego, że czasu byłoby mniej. Do namysłu, no ale 10 minut to jest takie optymalne. Ja myślę, że jak ktoś chce sobie poćwiczyć w grze w internecie, to polecam takie powyżej 10 minut 15 minut plus jakiś inkrement czasowy, czyli jakieś plus 5 sekund, plus 10. Wtedy, żeby sobie spokojnie pomyśleć i nie stresować się tym, że czas nam spadnie. Bo, bo to ważne jest przede wszystkim, żeby sobie potrenować, a nie tam klepać blice. No, to tyle. I cóż, mój przeciwnik myśli, Panie kolego, no jak tak będziesz myślał, myślał i się poddasz, to będzie śmiesznie Ale tak też bywa No nie, tutaj jest goniec na b4, no dobra, bijemy na e6 oczywiście Hetmana trzeba wziąć, no i co tam jakieś naturalne wyprowadzenie, chyba figury, goniec f4 Mimo wszystko naciskam na pionka Chociaż mogłem hetmanem d4 zagrać w sumie, tu atak i tam był atak Ale to tam już w tym wypadku, gdy jest hetman więcej, o zobaczcie, przeciwnik sam tutaj chce Chce złożyć broń, e, no nie widział może tego. O, i podstawki, podstawki, podstawki panie kolego. To jest jednak to podstawki, podstawki, podstawki. No i cóż, wieża D1, będziemy tutaj atakować. Y, ok. A piąkożerstwo, co tam na A7 weźmiemy z szachem, przy okazji y, Ok. wiążemy tutaj pana pana, pana SA7. Jam Kumara. I co teraz? Skoczek tutaj. No to co? Trzask, i tam sobie zagramy i weźmiemy wieżę. Cyk, skoczek może się zasłonić, ale to już bez sensu. Bierzemy wieżę. Sprzątanie świata. Hop. O Hetmana chciał mi sprzątnąć. Skubaniutki. I znowu chce mi go zbić. Dobra, Hetman E4. Gdzieś tam jakieś pionki, no trzeba jakoś tutaj próbować go zamatować Jak skoczek wróci, to będzie opcja goniec H5 Żeby tego skoczka wziąć Ok, bierzemy pionka I już skoczek wejdzie do gry Siatki matowe będą się już tutaj zamykać powoli no, ale to już oczywiście jest dobitka tutaj. Myślę, że każdy z nas by bez problemu tę partię wygrał. Dobra, Hetman za 7, żeby odciąć króla, i plan jest skoczek na, skoczek na E4, skoczek na f 6 Teraz skoczek broni, ale już mu się zaczynają powoli kończyć ruch. Dobra, zbijamy. Dobra, mamy to, i lecimy z kolejną partią. Mamy przeciwnika 566. E4, panie kolego, dobra. I F4, niech będzie Gambit królewski tym razem. Wow, kontrgambit! wleciał. No, to jest to. To jest to, tutaj trzeba bić na D5, czyli coś tutaj ogarnia czarny, dobrze. Skoczek F3, żeby nie było Hetman H4. E, tutaj myślę, że D4 po prostu, żeby było aktywnić figury. C4 zagrajmy, atakujemy skoczka. Chcemy dobrać się do pionka na F4. Skoczek E3 może być zagrane, oczywiście. To wtedy zbijemy, ale już centrum, już jakaś presja mała. To na pewno zmusza przeciwnika do tego, żeby wykonywać konkretne ruchy. No i zmusza go to po prostu do podejmowania trudniejszych troszeczkę decyzji. Dobra, poszło. No to goniec F4. Pionek odbity. Centrum zbudowane, szach może nastąpić, skoczek C3 Goniec E2, goniec E2, goniec D3, roszada. OK, tak też myślałem. Od razu zbił. No to super. Właśnie niedobrze nie jest, że przeciwnicy od razu to biją. Znaczy dla nas dobrze. Zagrajmy tak. Z próbą wymiany. Okej, okay, no tak w miarę dobrze tu u niego wygląda, dobra, roszada. No i jesteśmy bardzo zadowoleni z pozycji. E, tutaj poszło. No dobra, zagramy tak, od razu D5, postraszymy. Skoczek musi gdzieś tam uciekać i zagramy gońcem. Będziemy się nastawiać tutaj na związanie na F6. Skoczek potem na D4, ewentualnie na F5, ale to będzie kapitalnie stało. To można przygotować. Już w ogóle skoczek na D4 teraz wygląda bardzo dobrze. Za moment. Yy, fajnie zagrał, bo nie mogę zbić skoczka, yy, i to jest ciekawe rozwiązanie. Zagramy wieżą na D1. Wieżą na D1, żeby bronić Hetmana. Skoczek nie może wejść na pole E5 jeszcze. Na szczęście. Yy, dobra, jest skoczek. Jest skoczek na D4. Pilnujemy F5. Skoczek zagra tu prawdopodobnie, i zagramy gońcem. Ale już zobaczcie, poziom prawie 600 rankingu i to nie wygląda aż tak źle u czarnych. To znaczy, no już tak w miarę dobrze te ruchy zaczynają według mnie wyglądać. To oczywiście zależy od przeciwnika, od dnia i tak dalej. Ale to już zaczyna wyglądać fajnie. Tutaj zagramy sobie chyba tak: on mi zbije, może wierzą, cyk cyk cyk, siatki matowe. Może nie ma takiej konieczności. Nie no, to musi być dobre, to musi być dobre. Tego pionka nie ma sensu teraz nawet bronić, można to zostawić. Wydaje mi się, że tutaj nawet gońcem zbije, po prostu bicie, bicie, wieża wejdzie, druga wieża wejdzie i na F7 będziemy próbować atakować. To myślę, że są proste rzeczy. Zbijamy. Nawet jak on zbije tutaj, to zawsze mogę odbić do trzacha i tutaj po prostu zbijamy na F6. A sprytnie, sprytnie gra, ale mam teraz szacha. Mam szacha na G3. Wtrącony szach, panie kolego, tutaj wieża wisi, to trzeba bardzo też na to uważać. Krucha 8, wieża. No, wieża. Grozi Mat. Wieża G8 może nastąpić, ale mogę wtedy zbić, bo będzie groźba na E5. Oj! No dobra, no to mamy Mata. I lecimy z kolejną rundką, 537, e4, e5, dobra, mamy gonie c4, skoczek f6, atakujemy pionka, może c6 zagramy, d5, ojojoj, oj, oj. przepraszam, znowu opcje szewczykowe, no, <śpuszczam> to jest piękne po prostu, ludzie grają ten sam schemat, nie rozumiejąc go totalnie, okej, okay, gramy tak, b4 może nastąpić, tak, 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 skoczek idzie tędy, wszystko się zgadza. Wyprowadzamy gońca. Dokładnie. Tak, może straszyć wiadomo. Mogę nawet tak zagrać, ale chyba nawet nie chcę. Tak zagramy. Skoczek 7. Zrobimy ruszadę. Tak, tutaj się nastawia. Zagramy A5. O, nie, nie musiałem grać A5. Zawsze go nie mógł wrócić. Może też strata tempa tego ruchu, była, ale zawsze to jest takie przytrzymanie tego pionka. Dobra. No to roszada i teraz jak zagra G5 to strzelimy na E4. Strzelimy na E4, dlatego że po wybiciu jest D5. Zauważcie, że już tutaj nie ma ataku. Gramy D5 i figury się rozbrykały strasznie. Strasznie się rozbrykały figury. Wygląda to bardzo dobrze. Stoi to bardzo dobrze. Mamy rozwój figur szybki. Król już jest bezpieczny. Yy, mamy plany tutaj atakować, odbić figurę. Proszę bardzo, yy, Skoczek na F4, na D3 może wlecieć za chwilę. Oj, to będą bolące pola przeciwni dla przeciwnika. Yy, no to tak, klasycznie. Hetman bije i jest na jednej linii z, yy, z królem. Więc tutaj to wykorzystujemy bezlitośnie, panie kolego. Bezlitośnie. No cóż, yy, tak to jest. Tak to jest. Speed slow ranek do, do kawki porannej albo do kolacyjki, jak piszecie czasami do obiadku. Ciekawe, ciekawe to podejście. Dobra, bijemy. Niektórzy z Was w ogóle piszą tutaj oczywiście takie skoczka, że. Te są lepsze niż mecze piłki nożnej. Oczywiście. Dobra, teraz widzę taką fajną taktykę. Skoczek bije na C3 tutaj, i bicie na, e, bicie na D4. Tutaj rozładujemy napięcie w centrum i po prostu jest atak na skoczka, i jest atak tutaj na skoczka. Ok, zbijmy tutaj z atakiem tu. Z obroną. E, ciekawe. No no, wezmę wierzę. No, bez przesady. I siatkę matową zostawimy. Wierzę, że tutaj nasz 800 już dobrze broni. Jest ok, teraz wystarczy tam przejść sobie Hetmanem, dać mata na przykład na G2. No i cóż teraz, panie kolego, zrobisz? Dobra, atakujemy. Hop, hop. Ciekawe, czy skoczkiem zagra tutaj. Obstawiam, że tak. A, trochę lepiej, by jeszcze obronił się od mata. Bijemy. Co skoczy G2? Można było też wieżą zagrać na E8, prowadzić mata na E1. Dobra, bijemy. I tutaj już jest mat w dwóch. Czasami, jak zapomniemy, zapomnie, zapomnimy, że mamy wieżę, to możemy sami dostać mata na ósemce, jak nie mamy lufcika. Ok. No dobra. 539. Dzięki za dzisiaj, i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.